Można z tym pójść na ryby albo wylansować się na bóstwo. Tym czymś Chrystus nas pasie, chociaż w zasadzie kruszy, a tak naprawdę chce, żebyśmy to my paśli i kruszyli. Przed Państwem Rabdos Sidera. Pan Mateusz Korniak w komentarzu do ostatniego odcinka poprzedniego sezonu, czego nie przeczytacie w Biblii, poprosił, żebyśmy wyjaśnili sobie, czym jest rózga żelazna z 12 rozdziału Apokalipsy, 5 wersetu. To określenie rózga żelazna po grecku brzmi rabdos sidera. Teraz warto, żebyśmy sobie przeczytali ten fragment Apokalipsy, żeby było wiadomo, o co chodzi. Wcześniej tylko powiem, że ten fragment Apokalipsy, w którym się to pojawia, jest centralnym fragmentem całej księgi. Tak naprawdę też, jak dowiedziałem się tak naprawdę w trakcie przygotowywania tego odcinka, rózga żelazna to jest coś ważnego w Apokalipsie i taki bardzo istotny symbol. Więc pojawia się to sformułowanie jeszcze w dwóch innych miejscach Apokalipsy, oprócz tego 12 rozdziału. A 12 rozdział to moment, w którym słyszymy o niewieście, która jest ubrana w słońce i ma wieniec z 12 gwiazd, a pod stopami księżyc. I ta niewiasta rodzi. Cytat. Porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. Zostawmy na chwilę tożsamość niewiasty. Na chwilę znaczy tak naprawdę bardzo długo, bo moglibyśmy spędzić cały odcinek mówiąc o tym, kim jest niewiasta z 12 rozdziału Apokalipsy. Powiedzmy sobie o jej dziecku. Zasadniczo większość badaczy zgadza się, że tym, kogo rodzi niewiasta, jest Mesjasz, czyli Jezus Chrystus. I te słowa o tym, że on będzie pasł rózgą żelazną, nie biorą się z powietrza w tym fragmencie. Te słowa są cytatem z Psalmu 2. Konkretnie to sformułowanie rabdos sidera pojawia się w Septuagincie, greckim starożytnym przekładzie Biblii hebrajskiej, który był używany też powszechnie przez chrześcijan. Więc mamy pewność, w zasadzie mamy pewność, że autor Apokalipsy, pisząc o rabdos sidera, chce, żebyśmy pomyśleli o Psalmie 2. Co czytamy w Psalmie 2? Czytamy. Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie, Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. Więc to, co chce przekazać nam autor Apokalipsy świętego Jana, to jest to, że ktoś, kogo rodzi niewiasta, jest tą samą osobą, do której w Psalmie 2 Bóg mówi: Tyś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Z jednej strony tego mężczyznę, który będzie pasł rózgą żelazną, rodzi niewiasta, a z drugiej strony Przedwieczny mówi, że ja Ciebie dziś zrodziłem. Ty jesteś moim dzieckiem. Oczywiście to pomaga nam zobaczyć w Chrystusie Boga, ale nie tylko to. Słowem, które określa czynność wykonywaną przez mężczyznę, czyli przez Mesjasza urodzonego przez niewiastę, słowem, które określa czynność, którą ma wykonywać, jest poimanej.
czyli paść. On będzie pasł, ale jest całkowicie uzasadnione, żeby zastanowić się, jakie słowo stoi za tym greckim czasownikiem w hebrajskim oryginale, na podstawie którego został ten przekład Septuaginty stworzony. O co chodzi? Słowo poimanein, zarówno w tradycji takiej ogólnogreckiej, jak i w tradycji Nowego Testamentu, oznacza paść. To jest jasne. Natomiast w tradycji biblijnej poimanein nabiera też tego znaczenia rządzić. Czyli ten mężczyzna będzie pasł, ale to też oznacza rządzenie. Skąd się bierze to dodatkowe znaczenie? Ono bierze się z hebrajskiego rdzenia, który oznacza paść. Tym rdzeniem jest ra. Rdzeń ra w tym samym brzmieniu różni się rodzajem głoski, czego nie potrafię wymówić i też jest to po prostu słabo słyszalne, głoski gardłowej. W jednym przypadku oznacza właśnie rządzić, paść, w drugim znaczy kruszyć, łamać. Czyli jak brzmiałby ten tekst, gdyby go przeczytać właśnie z tymi jakby zmianami wynikającymi z bogactwa językowego? Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić, żelazną rózgą będziesz ich paść, żelazną rózgą ich pokruszysz, tak? To zwłaszcza jakby to nabiera trochę nowego sensu, czy jest trafniejsze, czy jakoś możemy trafniej to zrozumieć, że kiedy jest żelazna rózga, to jest coś, co służy do kruszenia, tak? Żelazna rózga to jest coś, co służy do kruszenia. Nie tyle ma rządzić żelazną rózgą, co ma nią kruszyć. I jak naczynie garncarza pokruszy te narody, którymi będzie rządził. Wróćmy do samego słowa rózga w tym momencie. To jest ciekawe słowo, bo nawet w polszczyźnie słowo rózga wyprało się dla nas z tego sensu, który ma realnie, tak? Bo dla nas rózga to już jest coś, co tam się daje niegrzecznym dzieciom w prezencie, czy Mikołaj przynosi niegrzecznym dzieciom w prezencie. Nie wiem, powiem szczerze, że jako małemu dziecku to mi się zawsze kojarzyło z tym grubym kawałem drewna, które wygląda trochę jak maczuga. Ale rózga po polsku, podobnie jak rabdos po grecku, to nie jest właśnie taki drągal, tylko to jest cienka, długa gałązka. Więc zobaczmy sobie tego mężczyznę, który ma rózgę żelazną, nie jakby z takim jakimś klocem do tłuczenia, tylko z taką cienką laską. I teraz obraz długiej, cienkiej laski jest obecny w literaturze greckiej. Na przykład w Iliadzie i Odysei Hermes czy Atena mieli w ręku długą, żelazną laskę, określaną właśnie słowem rabdos. To był atrybut bóstwa. To był też atrybut mocy. Można rozumieć to słowo jako różdżka. Zresztą rabdos to jest też wędka, czyli coś, na co można kogoś złowić. Określenie rózga żelazna, którą można kruszyć lub paść i rządzić, jest niepokojące. Ale spróbujmy zobaczyć, jak możemy to przełożyć tak, żeby nie było dla nas powodem strachu, tylko nadziei. Oczywiście Ewangelia nie musi być tylko i wyłącznie powodem do nadziei, ale jednak do tego chyba warto dążyć, żeby w ten sposób ją odczytywać, bo też Jezus daje świadectwo o sobie, że po prostu zwyczajnie taki jest. Co nam w tym pomoże, żeby zobaczyć nadzieję w tym długim, cienkim narzędziu z żelaza, które służy do
okazywania władzy, mocy, symbolizuje bóstwo, może być wędką albo przyrządem służącym do kruszenia. W drugim rozdziale Apokalipsy czytamy: a zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, ten zwycięstwa i ten, co czynów Jego, czyli Chrystusa, strzeże do końca, jest ktoś wierny, wierzący. Więc zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. Widzimy nawiązanie do tematu z psalmu drugiego, gdzie mowa o tym, że ten, do którego Bóg mówi, tyś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem, jest kimś, kto ma kruszyć pogan, ma rządzić poganami. Więc wracając, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici. Jak i ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. To jest dodatkowy jakiś prezent. Dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, bo nie można się wszyscy kim zająć, prawda? Więc zobaczmy to. Ten, kogo rodzi niewiasta w 12 rozdziale, to jest Chrystus. Chrystus, który ma trzymać rózgę żelazną. To ma być jego atrybut władzy. A z drugiej strony, w drugim rozdziale, który opisuje list, jeden z 7 listów do kościołów Apokalipsy, list do kościoła w Tiatyrze, który tak naprawdę jest chwalony przez Pana Jezusa, który ma jeden problem, że działa w nim niewiasta Jezebel, która zwodzi tych wszystkich dobrych ludzi. Że kierując swoje słowa w drugim rozdziale, Pan Jezus do tego kościoła mówi: jeśli ktokolwiek z was zachowa moje słowo do końca, jeżeli ktokolwiek z was będzie zwycięzcą nad niewiastą Jezebel, to nie dość, że nie powinniście czytać tego określenia pojmanej jako kruszyć, tylko jako paść, jako królować, jako troszczyć się w takim sensie, to wy dostaniecie tę władzę. To wy będziecie paść i kruszyć i rządzić. To wy dostaniecie atrybut Mesjasza. Tak jak można by to odczytać wręcz w ten sposób. Chrystus mówi: tak jak mnie urodziła niewiasta i ja jestem tym, który dzierży właśnie te rabdos sidera, tak wy przez wasze życie w wierności możecie zostać zrodzeni do tego, żeby być jak ja, jak Mesjasz, żeby mieć to rabdos sidera. I od was zależy, czy to narzędzie będzie służyć do tego, żeby kruszyć, czy do tego, żeby paść i rządzić. Czy będzie służyć do tego, żeby gnieść, czy do tego, żeby prowadzić nad spokojną wodę, żeby łowić ludzi dla królestwa, żeby łowić przyjaciół jak wędką. Czy będzie służyć do tego, żeby krzywdzić, czy będzie służyć do tego, żeby dać pokarm, otuchę i pokój. I rzeczywiście słowa o rabdos sidera mogą być dla nas niepokojące. Ale zamiast się niepokoić tym, że Chrystus może przyjść i nas ukarać, co jest jakąś opcją, bo Pismo Święte mówi o piekle, zamiast martwić się tym, że będzie piekło, po prostu żyjmy tak, żeby piekła nie było. Ani dla nas, ani dla nikogo innego. Co to znaczy? Sami żyjmy nauką Chrystusa, a z drugiej strony dajmy innym możliwość tego, żeby w tę naukę Chrystusa uwierzyli. A tak jak my boimy się, czy możemy się bać narzędzia, które służy do kruszenia, tak w przypadku innych ludzi, jeśli oni zobaczą, że my w imię Chrystusa chcemy miażdżyć i kruszyć, raczej chętnie nie pójdą za Jezusem. Chrystus nie chce nas straszyć.
nie chce nas krzywdzić. Chrystus oddaje w nasze ręce odpowiedzialność za siebie i za pogan. Bo każdy z nas może stać się Chrystusem urodzonym przez niewiastę. I ten atrybut władzy, który może być narzędziem pokoju, który może być narzędziem zagłady, który może być narzędziem prowadzącym do jakiegoś dobrobytu, spełnienia, to narzędzie jest w naszych rękach. Nie zróbmy z niego głupiego użytku.